Siema wszystkim, z tej strony Soul, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie wbić ustanę lewej naprawdę dużej ilości expa. Więc jedyne co musicie zrobić, to ładujemy się na mapkę, do której kod macie na samym górze na ekranie. Jeżeli was załadowało i chcecie mi wesprzeć, klikamy sobie tutaj E i wpisujemy Soul. Jeżeli to zrobiliście, bardzo wam dziękuję. Wychodzimy sobie teraz tutaj na loot i musimy jedyne teraz co zrobić, to właśnie sobie najlepiej jetpack i najlepiej jeszcze grapper, taki zwykły. No i teraz jedyne co musicie zrobić, to idziemy sobie do napisu shotgun, który jest w tamtym miejscu. Gdzie on jest? Wyłączamy sobie ten napis. I tutaj będzie taki napis shotgun, o jak widzicie jest tutaj w tym miejscu. Idziemy do niego. I tutaj musimy się zbudować dwie rampy, podłogę i 8 ramp w lewo. I teraz w tym miejscu będzie przycisk, który musisz sobie kliknąć i za niego zaczniecie dostawać expa. Tylko że ja nie będę dostał tak dużo, jak wy możecie dostać, bo ja już dzisiaj 3 odcinki nagrywałem, ale naprawdę możecie dostać dużo więcej. Więc jeżeli to zrobiliście, to wchodzimy sobie tutaj i teraz jak widzicie, mamy taki napis open in 30 minut i idziemy sobie teraz dokładnie w miejsce, które wam pokażę. Liczymy sobie podłogi, czyli 1, 2 i 3 i w tym miejscu musimy się zbudować 3 razy, 6 ramp, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i podłogę i w tym miejscu musimy się zbudować 5 razy do góry, 1, 2, 3, 4, 5 i teraz w prawym rogu, czyli tutaj będzie przycisk, który sobie klikamy, za niego też będziecie dostawać expa. Więc wychodzimy sobie po prostu dalej, tak samo wracamy i teraz musimy znaleźć budkę change skin, dokładnie tą, wchodzimy sobie na nią i tutaj musicie podskoczyć. Jeżeli nie działa, to musicie iść na tą drugą i podskoczyć na nie po prostu, więc podskakujemy i w tym miejscu musimy udać się tutaj dokładnie przez tą jamę, przez tą dziurę i zejść do tego drzewa. I teraz w ten sposób musicie zbudować 3 rampy, 4 podłogi w lewo, 5 ramp w prawo. I w tym miejscu będzie przycisk, który sobie klikamy i za niego także dostaniecie expa. Więc idziemy sobie teraz do kolejnej miejscówki. Więc wracamy tutaj. I tutaj musimy wykonać dowolną emotkę. Teraz was przeteleportuję. Jedyne teraz co musicie zrobić, to jeżeli was przeteleportowało, to musicie znaleźć kluczowe drzewo, które jest tutaj. Idziemy sobie na górę. Tutaj musimy zbudować rampę i dokładnie budujemy 4 rampy. Podłogę i 2 rampy tak. I w tym miejscu będzie także kolejny przycisk, który sobie klikamy. Teraz sobie wracamy dalej i musimy teraz budować się do balona, czyli dokładnie tam. I nie budujecie do balona, tylko tak gdzieś mniej więcej tutaj na górę. Jeżeli już tutaj jesteście, to musicie sobie po prostu tutaj jakby zgraplerować się i w tym miejscu będzie napis classy. Musimy tutaj zbudować rampę, budujemy teraz podłogę i 5 ramp tutaj do góry. I w tym miejscu będzie kolejny przycisk, który musicie sobie kliknąć, więc klikamy go. I teraz udajemy się do ostatniego miejsca z expem. Ten będzie dawał wam mniej, bo to jest XP na AFK. No i teraz jedyne co musicie zrobić, to budujemy się do tych struktur fioletowych, jakby i do tej złotej kostki. Jeżeli tutaj jesteście, budujecie rampę w ten sposób, 3 rampy, czyli 1, 2, 3. Teraz podłoga, 3 rampy w prawo, 1, 2, 3. Podłoga i 3 rampy w prawo. I po prawej stronie na samej górze tutaj będzie przycisk, który sobie klikacie. A jeżeli nie ma, o, po lewej stronie jednak, klikamy sobie E, no i za niego także dostaniecie expa. Więc dzisiejszego filmu byłoby to na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się w kolejnym filmie o godzinie 15. Siemano!